Dzień dobry, witam serdecznie, Mirosław Parek, Studio Polaków. Z kim mam przyjemność? Dzień dobry. Jestem Piotr Bernacki, zajmuję się pszczółkami już prawie 30 lat. Także pochodzę z centrum, z Łasku, można powiedzieć. To jest taka nieduża miejscowość koło Łodzi. Jak już powiedziałem, zajmuję się już od 30 lat pszczółkami. To jest, można powiedzieć, moje hobby. Było, no teraz już traktuję to jako pasieka zawodowa, bo jest ponad 200 uli, także jest przy czym pracować. Ponad 200 uli, to ile łącznie ma pan pszczół? No pszczół to jest w jednym ulu to jest około 60 tysięcy pszczół, także a razy 200 to ho. Trzeba byłoby przeliczyć, nie? Czyli produkuje pan tylko i wyłącznie miód naturalny? Naturalne miody, tak. Tylko z własnej, od moich pszczółek. Mam też gospodarstwo rolne, które właśnie obsiewam kwiatami dla pszczół. Przed momentem tutaj rozmawiałem z panem z fundacji, który zajmuje się właśnie ochroną pszczół. Proszę mi powiedzieć, jak wygląda w chwili sytuacja z pszczołami? Czy rzeczywiście te pszczoły nam tak giną? To znaczy powiedzieć, tak, zgadza się, giną, bo to pani chodzi o to, że niby rolnicy doświadczeni, wykwalifikowani, ale jak w południe jedzie z opryskiwaczem, to pszczelarza, jak to mówią, nerwy ponoszą. No tak nie powinno być, zawsze kiedyś bynajmniej, jak ja zaczynałem, to nie mogło być żadnego kwiatka, żeby był oprysk dawany. Nie wjechał właśnie z kółka rolniczego, a teraz każdy jak chce tak robi, dlatego mamy to co mamy. Czy oprócz tego, że opryski są stosowane przez rolników, czy zauważył pan może jeszcze jakąś inną anomalię, może technikę, na przykład smog elektromagnetyczny, poprzez to pszczoły mają jakiś problem powrotu do domu, bądź ewentualnie zachowują się jakoś dziwnie? Tak, zgadza się. Wiatraki się ku temu przyczyniają. I sieć komórkowa. Wystarczy, jak to się nazywa. Nadajniki, gdzieś blisko będą pasieki, dużo pszczół będzie ginęło. Po prostu nie wracają do uli. Czyli jednak ten smog elektromagnetyczny szkodzi również pszczołom, tak? Szkodzi, tak. Tego my tam nie widzimy, tak zwykły człowiek, nie? Ale pszczelarze to widzą. Widzą po pszczołach. Czy to duże straty są dla pana w takim razie? Bardzo dużo. Bardzo dużo. W jednym miejscu musiałem pasiekę zabrać, bo do wiosny po pszczołach by był. To znaczy, że powstał tam jakiś nowy masz telekomunikacyjny? Tak, postawili właśnie nowy masz komórkowy. Komórkowy? Tak. To ja mówię, jak tak będziemy robić, to niestety cywilizacja pszczoły wykończy. Dobrze, dziękuję panu serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Wzajemnie, polecam się na przyszłość. Dzień dobry. A powie nam pan coś na temat pszczół? No mogę, proszę pana. Prosimy. Szanowni państwo, moje nazwisko Ogonicz Pilarski. Fundacja Tulipan. Realizujemy trzeci rok z rzędu program ogólnopolskiej akcji ratowania pszczół owadów zapylających. W ramach tego programu jeździmy po Polsce, edukujemy, mówimy, robimy prelekcje, informujemy o konieczności ratowania pszczół z uwagi na taką sytuację, jaką mamy, spowodowaną pędem cywilizacyjnym, spowodowaną techniką budowlaną, spowodowaną przemysłowym rolnictwem. Pomoc pszczołom dzikim jest prosta. Zadawajmy o ich miejsca do rozrodu oraz zadbajmy o to, żeby miały co jeść. A więc ogrody przyjazne dla pszczół oraz domki do rozrodu. I więcej nie musicie ingerować w ich życie. One sobie radzą doskonale. Są to pszczoły, które są nieżądlą, są o połowę mniejsze, są pracowite i zapylają pewną grupę roślin, które pszczoła miodna nie z uwagi na budowę nie jest w stanie zapylić. A więc przyłączcie się do wielkiej akcji, czujcie się bohaterami tego wielkiego programu ratowania pszczół. Z uwagi na wiedzę, którą posiadamy, że zarówno Einstein, jak i święty Sebastian mówił, zginą pszczoły, mamy 4 lata. Dziękuję, do widzenia. A proszę mi powiedzieć jeszcze, gdzie ludzie mogą przyłączyć się do tej akcji? Gdzie można państwa znaleźć? Znaczy, jesteśmy w internecie. Nie jest to tak bogato, jakby ktoś to sobie wyobrażał, bo ja raz, że nie,
już jestem z tej starszej daty, a więc ten internet mnie nie interesuje i nie mam za bardzo, nie chcę przeznaczać środków na to, żeby to, bo to jednak jest tak, ci wrażliwi ludzie to widzą, a ci gruboskórni, to choćby im nawet obiecywał Złote Góry, bo to robimy takie coś, że wydajemy dyplomy, wydajemy różne formy nagród. No to jest różno. Nie mówię, że nie, bo ja mam dużą siłę sugestii, potrafię sobie porozmawiać i z bogatym, i z biednym, i z księdzem, i z zakonnicą. Natomiast tylko kwestia jest to, że nie wszyscy czują się zobowiązani, żeby pomóc tej Matce Ziemi i tej przyrodzie, która nam daje życie. No tak, ale tak jak właśnie zapytałem przed momentem, jest duże prawdopodobieństwo, że ludzie w momencie, kiedy obejrzą właśnie ten program, będą chcieli zgłosić się do Państwa celem właśnie jakiejś pomocy. W jaki sposób mogą się z Państwem skontaktować? To znaczy, jesteśmy na stronie w internecie. Jaka to strona? To znaczy, ja podam swoją prywatną, żeby nie... Przepraszam. Może zobaczmy. Fundacja. O, tu. Ja daję panu ulotkę, jedną czy drugą. Tutaj na dole jest Fundacja Tulipan. Tak. Fundacja Myślnik Tulipan.pl. Dobrze, znaczy, mamy. Szukamy w ogóle wolontariuszy. Spotykam wielu wspaniałych ludzi w Lublinie, w Rzeszowie, w Gdańsku, bo to tamten rok był bardzo bogaty. W tym roku przygotowaliśmy się w zasadzie do programu szkolnego. Zamówiliśmy ogromną ilość domków do składania przez dzieci w szkołach, bo to jest najlepsza inspiracja, do, żeby te młode pokolenie... To są takie domki, jakie tutaj widzimy, tak? Tak, takie domki, ale to są również takie domki, które mamy w takim opakowaniu, które dziecko sobie na zajęciach technicznych jest w stanie sobie złożyć, tu dostaje komplet wszystkich niezbędnych elementów do złożenia tego domku. I to już będzie dla niego jakieś przeżycie, jakaś inspiracja. Ja piszę, kochane dzieci, niech to będzie inspiracją, abyście kolejne domki zrobili według swojej wizji. I cieszcie się tymi domkami, cieszcie się, że możecie pomagać. Zobaczycie, jaka będzie wielka radość, jak zobaczycie, że w tych domkach żyją pszczoły. Ja kiedyś tego też nie widziałem, dzisiaj tym żyję. I chciałbym wam to przekazać w jak najlepszej misji. Jak wiele pszczół w takim jednym domku może się zmieścić? To znaczy, wie pan, to jest trudne do powiedzenia. Byłem w obszarach Wałbrzycha, gdzie tam z informacji ludzi uzyskiwałem informację, że cały domek miał zapełniony. Ja u siebie mam na terenie ogrodu tych domków naście i dwa otwory, trzy, cztery. Cieszmy się z każdego zamieszkałego otworu, z uwagi na to, że to już jest sygnał, że te pszczoły są. Bo one szukają pożywienia i miejsca do rozrodu. I to jest istota naszej pomocy. My tu skupiamy jako fundacja, skupiamy się tylko na tej płaszczyźnie. Bo to jest jedyna rzecz. Pszczołą miodną zajmuje się pszczelarz i weterynarz, a pszczołami dzikimi nikt. Więc warto poświęcić czasu. A jest ich 80% populacji pszczołowatych. Pszczół miodnych należy pamiętać, że jest tylko 20%. 80% to pszczoły dzikie. Jest ich około 470 gatunków różnorodnych. Często, nawet gdybyśmy się wcześniej nie interesowali, to nawet byśmy się nie dziwili, jak wygląda taka pszczoła dzika. Często ma taki odłok centymetrowy, że ona wcale nie siada na kwiecie, tylko ten odłok spuszcza i tam ten pyłek w tym kwiecie, ten pyłek pobiera. No i tak dalej, i tak dalej. No, mamy taką tablicę, ja ich dzisiaj nie przywiozłem, bo nie ukrywam, że mamy taki czy inny trudność pojazdową. Jako fundacja, no niestety, no... Fundacja to nie jest biznes. Chciałbym się tak jeszcze przy okazji zapytać, bo na pewno naszych słuchaczy będzie to interesowało, naszych widzów. Czy smog elektromagnetyczny szkodzi pszczołom? Mi się wydaje, że też. Bo to gdzie jednak też? Tak. Bo pszczelarze, ja rozmawiam z wieloma pszczelarzami, jak jestem, bo do mnie przychodzą różni. Ja i zbieram tą informację, bo ja nie jestem pszczelarzem, mówię jeszcze raz, ja tylko jestem pasjonatem tej pasji, misji, którą tu realizuję. To mówią, że te pszczoły często przylatują, jakby są takie ogłupiałe, osłabione, a więc coś musi na nich działać. A na nas przecież też. Super, dziękuję panu serdecznie.